No i wracamy. Następna tura leci, a ja wam tylko mogę powiedzieć, że parę rzeczy się poprzemieszczało. Nawet nie mam tych jednostek tak dużo, jakbym się spodziewał, szczerze mówiąc. No ale to już w tej chwili nie będzie miało większego znaczenia. Jak tylko rozwiążą się te kwestie z tymi dopalaczami SK i z tą całą taką wielką sprawą. Z naszym programem kosmicznym. Działaj subtelnie, nawet bez pozornej formy. Bądź tajemniczy, a nawet bezgłośny. W ten sposób zdecydujesz o losie przeciwnika. Tak, to były bombowce stealth. My potrzebujemy teraz nowej technologii. I jeżeli chodzi o te bombowce, to był skrót klawiszowy Alt-R. Poprzerzucamy je sobie wszystkie do miasta. I za chwilę będzie jedno wielkie ulepszanie. To jest ostatnia jednostka latająca, nie ma po prostu więcej. Myśliwce też tam lecą. Aha, jeszcze wy. O, spoko. Oni tam dadzą sobie przepłynąć. Zniknął lotniskowiec. Fajnie. Ach, kurczę. Tu chcę robić... Ja chcę tu zadziałać, a nie mi tam. Te bombowce są teraz tak trochę... bezpieczne. Znaczy, lotniskowce są podatne na atak, ale to są mało istotne rzeczy. Te jednostki sobie pousypiam w następnej turze, bo one są nam już niewiele pomocne. Też myśliwiec... okej. Okay. Ten też idzie ulepszony, bombowcy stealth. To są nasze lotniskowce i to właściwie chyba wszystko, jeżeli chodzi o jednostki. A w tym mieście coś możemy sobie tutaj zbudować. No, sporo można budować, tylko po co? Laboratorium badawcze. Te jednostki teraz nie mogę ich ulepszać, bo są cięte, przeleciały. Były swoją część, to bogactwo. Następna tura. Jeszcze coś zostało. No to może pokonać bliżej. Zapomniałem w ogóle o tych tych okrętach podwodnych, z których też chciałem zrobić. Chciałem zrobić jednostki atomowe, okręty atomowe. Gdzieś tam po drodze są, w tym drzewku technologicznym, gdzie one w ogóle zapowiedziałem, jak gdzieś. Tutaj, w ekologii. Nie, one są jeszcze później, sorry. Fizyka, globalizacja. Taktyki mobilne, tu są, w telekomunikacji, dobra. To później. Dobra. Ty masz iść... No tam będziesz już w wiarę w następnej turze. A skoro o następnej turze mowa... Tu budujemy wielką zaporę. Kabina SK, dwie tury, okej. Okay. Syjam coś działa. Gdzieś tam się ta wojna dzieje pewnie dalej. Teraz się... Trochę gubię, szczerze mówiąc, bo czasami jak się ruszy ekranem, to on się gubi. Dopiero potem wraca do tego normalnego funkcjonowania. Co ja mówię, udało się ukraść części zamienne. O, wy chamy. To ta zniewaga krwi wymaga. Pokaż się. No pokaż się, chamie. Wojny ci nie wypowiem pewnie. Jest sobie małej afet ze szpiegiem. Rządowałeś przestał nas szpiegować. Nasi agenci chroną nasze cywilizacje przed różnymi zagrożeniami, między innymi przed tobą. To my wydajemy im polecenia. Nie spełnimy twojej prośby. O ty pieprzony chamie. Dobra, dobra, nie ma tak. Nie ma tak. Części zamienne mi będziesz kradł? To dostaniecie w ciry. Będzie wojna. Będzie wojna. Nikt mnie nie okrada bez mojej wiedzy. Samoa. Tam proszę bogactwa. Ja gdzieś budowałem... chciałem gdzieś budować... pocisk nuklearny, on zadziwić tu. Wiecie co, ja mogę przecież kupić pocisk nuklearny. Ja mogę kupić taki pocisk. Buch, bam, pocisk atomowy, mamy jeden. Persepolis kupimy drugi. Zrzucić im na jedno i drugie miasto? No co? No co? Nie, dalej nie będę takim hamem. Nie musimy aż tak, nie potrzebujemy przeciwko nim używać całej naszej
siły, ale będzie wojna, bo ja nie pozwolę na to, pomijając fakt, że jeszcze ich potępimy przy okazji, jeszcze w tej turze cię potępię, chamie. Jak tak można? Tak, wiecznie spragniona wysoka krwi, whatever. Nazywaj mnie jak chcesz, ja cię... O, nie, nawet nie mogę? Chyba nadal działa moje potępienie względem jego. To cham zbolały normalnie. Teraz nawet nie ma sensu wracać w ogóle... Nie mam w Persepolis kogoś. Stary! Sartaj, ale z ciebie pierdoła. Dobra. Co ta jednostka? Mogą czuwać te jednostki. W następnej turze się... W następnym odcinku się będę przygotowywał do rozwalenia ich normalnie. Czuwaj. Ty też czuwaj. Czuwaj! Jak harcerza. Jednostki są spoko, bez większych problemów. Aha, nie, to jest... Uśpimy te jednostki. Nie potrzebuję ich specjalnie. Możecie sobie poczuwać. A ty tutaj szerzysz wiarę, tak jak było powiedziane wcześniej. Okej. Okay. Co, i takimi rzeczami będziesz mi próbował, kurczę, jakieś działania robić. Już to widzę. Właśnie. O, aluminium się skończyło. Nie mogę ich ulepszyć, bo to są bombowce, bo one na aluminium potrzebują. O, dobra, może się uda u kogoś wyhandlić jakieś aluminium. Chingis Khan! Chingis! Masz aluminium dla mnie jakieś, jakiekolwiek. Stary, mało aluminium potrzebuję. Takiej, wiesz, tam... Kurde, ja najpotężniejszym imperium na świecie. Ja muszę handlować... Tak, ty masz aluminium. Co za to chcesz? Tak, bez koni. Jest! Okej, okay. No, Gandhi. Gandhi, ty jesteś moim towarzyszem broni. Mówisz, co tam chcesz? Aluminium. Ile za to chcesz? Złoto bez koni, bez... Ten... Jeszcze raz. O, okej, super, fajnie, dzięki. Tak, ktoś coś mówił, że czegoś brakowało. To są myśliwce, je mogę ulepszać bez niczego. A bombowce... Tyle ile się da, ich ulepszymy, bo teraz się przydadzą w następnym... Mówię, w następnym odcinku będziemy walczyć, pozbędziemy się z Syjamu, ja nie pozwolę, żeby mi ktoś... No i to tyle. Dobra. To, że te jednostki są słabsze, jeszcze nic nie znaczy. Co tam się dzieje? A ci się dalej pierą, okej. Okay. A właśnie, jeszcze budykę mogę zapytać o aluminium. Zrobimy to w następnej turze i właściwie na tym będzie trzeba skończyć chyba, myślę, ten odcinek. No, tą wojna wojenką. Tam się nic ciekawego nie dzieje. To jest prawda. Będzie nasza ostatnia wojna. Taka będzie prawda. Dobra, najpierw jeszcze budyka, tak jak mówiłem. Będzie nas ostrożna. Ale czy ma aluminium? To jest podstawowe pytanie. Dziewczyno! Celtycka bojowniczko od... Jeden wie. Gada po angielsku chyba, nie? Nie, to nie jest angielski. Sorry, w angielsku gada Elżbieta. Może nawet coś na minusie, na złocie, nic tam z tego za bardzo. Nie, ona nie pomoże. Dobra. To na razie tyle. Ja sobie porozmieszczam trochę jednostki. Przygotuję się do ataku. I w następny odcinek rozpoczniemy od dokładnie tego. Od ataku na Syjam, na tych parszywych drani, którzy myślą, że mogą mnie okradać. 72. Jedno miasto, drugie ma 65. Nie za bardzo mają nic ciekawego, kurde, jakieś... Nie ma tutaj nic, co by mnie interesowało, szczerze mówiąc, no ale... Jak już zaczęli tak chamsko, to trzeba im utrzeć nosa. Mam tu jakieś siły, są czołgi, są rakietnice...
Tu jest trochę piechoty. Dobra. Na razie to tyle. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Za 8 tygodni już nie będzie takich problemów, bo zbudujemy wielką zaporę. Tu mamy kabinę SK. To w sumie jeszcze można by spróbować dopalacze. Ach, fajnie, kurde, rozpieprzyłem wszystko z dupy, bo aluminium wszędzie wykorzystałem. Aj, ja i moje głupie pomysły. No dobra. Okej. Jakoś temu zaradzimy. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, ja nazywam się Gabriel, a to było Civilization 5. Witam was serdecznie, jesteśmy z powrotem w świecie zdominowanym przez polskie imperium. Ja nazywam się Gabriel, a to jest trzeci i to będzie ciekawy odcinek w ogóle. To jest kolejny odcinek z serii Civilization 5. Co się dzieje? Mianowicie w ostatniej, jak zapewne wiecie, w ostatnim nagraniu, tak chyba należałoby to powiedzieć, podpadli mi chłopaki z Syjamu. Państwo słabe, mało powiedziane. Nie mają wielu rzeczy, którymi mogą się pochwalić. Podpadli mi z tego prostego powodu, że wykradli mi technologię, wykradli mi części zamienne. Przy odrobinie szczęścia to się więcej nie powtórzy. Dlatego też zaatakujemy ich za niedługo. Jedyny problem w tym jest taki, że żeby zdobyć ich miasta, muszę to zrobić tymi siłami lądowymi. Jest ich całkiem sporo, więc myślę, że sobie poradzimy w ciągu jednej czy dwóch tur, więc to będzie taki prawdziwy blitzcake. I zaraz się tym zajmiemy, ale najpierw pokrótce zobaczmy, jak tu wyglądają. O, ale fajnie, rozwalimy trimmerę pecką jednostką okrętu podwodnego. O, będzie śmieszne. Nie możemy za bardzo bez aluminium poulepszać tych jednostek. Tu mamy 7 bombowców stealth, gotowych do ataku również. Pomijając fakt, że mam jeszcze... Gdzie są te moje drogie kochane ładunki nuklearne? Myśliwce, pociski atomowe, tak, tu są. To jest fajna rzecz, bo popatrzcie, jaki to ma, kurde, zasięg. Gdzie jest granica? Powinna być gdzieś widoczna. To jest nasze pole. No tu nie zaatakują. O, tu. Patrzcie, ta czerwona linia, którą tu widać, to jest zasięg tych pocisków. To jest coś niesamowitego. No niestety nie za bardzo mogę je przenieść gdzieś bliżej. No ale... Nieważne, mógłbym zmienić im pozycję ataku, ale nie będziemy atakowali bronią nuklearną, bo coś muszę zostawić wam, żebyście sobie zobaczyli, co jeszcze można ciekawego zobaczyć w tej grze. Wielką zaporę zbudujemy tu za niedługo, pasargady, tu mamy zbudowany pocisk, kolejny pocisk atomowy tu jest zbudowany, trzeci, że jest ostatni. I Pentagon w Suzie. No niewiele więcej w sumie to chyba zostało, co to jest w ogóle? Aztecka jednostka karaweli, utknęła tam chyba trochę. Dobra, no nie za bardzo jest na co więcej czekać. Jeszcze jest jedna rzecz, która mi się bardzo podobała, to mi się udało to zrobić, to byłem po prostu zachwycony. W jednej z poprzednich partii okręty podwodne można ulepszyć do... O, no technologia będzie jeszcze super. Można ulepszyć do okrętów atomowych i to jest super sprawa. No co, kamienie szlachetne? Czemu w ogóle wyłączyły mi się... menu opcji ikony surowców. Ja chcę widzieć ikony surowców. O. Można w nich mieć... można w nich osadzić właśnie dwa pociski dalekosiężne. Tym mogą być to również pociski takie właśnie atomowe. Dobra. Najpierw właściwie to należałoby zacząć od dyplomacji. Popytamy ludzi, co sądzą o ataku na Syjam. Well. Okej, okay, tak jasna, spoko, mała. Dyskutujemy. Wypowiedzieć wojnę przeciwko... temu gościowi. Nie. Nie chcesz. Dobra. To Attila. Może ty? A oni mnie nie lubią. Generalnie mnie zawsze nie lubią. Co powiesz o wojnie przeciwko temu gościowi? Nie chcesz też. Dobra. No jego za bardzo nie mogę zapytać, Montezuma. On chciał nawet zaatakować go. Wypowiedzieć wojnę przeciwko temu? Nie. No, ciekawe. Gandhi, może ty się zdecydujesz, stary? Moim kumplem jesteś, nie lubisz. I będziesz chciał, nie?
Jedynca propozycja, z chęcią ją przyjmę. Niestety muszę, moje imperium nie jest w tym momencie na nam gotowe. Za 10 tur będziesz chciał, dobra. Chingis Han? Han! Dyskusja. Wojna. Z nim. Nie chcesz. Tobie to za bardzo nawet by... Nie, masz całkiem sporo przestrzeni, no mógłbyś to zrobić. Nieważne, dobra, w następnej turze się tym zajmiemy. Może nawet sami będą chcieli. Nawet się zorientują może, że im wypowiadamy wojnę. Piechota... No i mogą tam być, gdzie są. Te bombowce sobie na razie poczekają. Artyleria, takie to też. A tym spróbujemy skończyć zabawę. Pociski atomowe, wolę je mieć pamiętać, że są. Okej, okay, te jednostki też. Bo ta piechota może się tu przemieścić. No to właściwie tyle. Co, teraz ktoś będzie miał jakieś problemy? Nie, to się leją dalej. O kurde. No rany boskie, co to za dziwne miasto? No właśnie wygląda. Tutaj kolejne ataki. Chyba tym razem Gandhi chyba próbuje Attili zdobyć stolicę. Przy sile 75. O, teraz mnie potępił jeszcze. Przyjdzie czas, gdy za to zapłacicie szybciej niż sądzisz. Syjam mnie potępia. Duży błąd. Tak, oni będą próbowali dwóch Attili zdobyć, sądząc po tym. Nanotechnologia wpłynie na nasze życie jeszcze bardziej niż rewolucja elektroniczna. Pewnie tak. Ja mam teraz pewien problem, bo aluminium mi się skończyło. Zużyłem je na samoloty. Więc musimy zdobyć te miasta. To jak najszybciej. A, ma kolosa, to jest było w ogóle fajnie. Dobra. Reakcja termojądrowa, nie ekologia. Ekologię wolę. Opera w Sydney, nie żeby to było jakieś cholernie potrzebne, no ale niech będzie. A w tym mieście zbudujemy sobie bogactwo, będziemy budować. Moglibyśmy też pójść w te pociski samonaprowadzające, ale to nie jest takie istotne. Jeszcze gdzieś jakieś miasto potrzebuje produkcji, to też będzie kasę budowało. I to właściwie tyle, stary, bo ty śmiesz... Śmiesz... A w ogóle żądanie, zobaczmy, czy... No nie będziemy wysyłać żądań. Po prostu wypowiemy ci wojnę i tyle. Co powiesz? Ciao. Tak, dobra, fajnie. Mało mnie to interesuje. Co tu jest najniebezpieczniejszego? W sumie tu są najniebezpieczniejsze jednostki. Puh, przeżyli? Ciekawe. Dobra, bombowcy atakują miasto. Nie powinien mieć tu żadnej ochrony antyrakietowej. Oprócz tej takiej zwykłej miejskiej. Nalot? Oho, nie będzie taki blitzkrieg, jakiego się spodziewałem. Bo to miasto jednak ma 88 punktów, to jest całkiem sporo. Kolejny atak. Co tu jest? Lotniskowiec, bombowiec. Też poproszę atak. Tym bombowcem także. A myśliwcem... Czyszczenie nieba, nalot na te jednostki, bo to są mało nam potrzebne. Podobają mi się. Najpierw bym powiedział, że tam zaatakuje. Tu gdzieś jeszcze był jakiś myśliwca. Tu. Czemu nie? Są takie siły, których właściwie nie mają tych za wielkich szans. Czy tutaj zostało? Nie, są tylko spadochroniarze. I okręty rakietowe, dobra. To teraz przechodzimy do tej floty bombowców stealth. Które będą atakowały... Właśnie teraz pytanie, czy to miasto? Czy to miasto? Tu jest słabsze, szybciej je zdobędziemy. Może nawet się uda w ciągu jednej tury. Byłoby fajnie. Jak dużo im zabraliśmy? No, to chyba się nawet uda.
dość szybko to miasto zdobyć. Te rakiety muszą podejść bliżej. I chłopaki też. Tu poprosimy kontynuujemy atak. Przytłaczająca siła militarna, no. Cóż poradzisz. Okej. Okay. Zaś nie przesadzajmy z takim ilością ataków. Mam też jakieś bombowce, tak. Jeszcze jeden jest tu. Mógłby się pozbyć na przykład tego. No, to miasto jest już nasze. Praktycznie czymkolwiek tam wjadę, to zdobędziemy. Na wszelki wypadek możemy też ostrzelać inne jednostki. Ostrzeliwanie pancernika parowego. I... nowoczesne czołgi to szybko rozwiążą sprawę. To miasto możemy przyłączyć, to tylko zabiera nam 10 punktów raptem. Te siły wjadą tutaj. Mamy czołgi. Szybko, no mówiłem, Blitzkrieg. To tak na poważnie. Jest coś jeszcze, tu mam jeszcze jakieś siły. Chłopaki, podejdziecie bliżej. Piechota zawsze za czołgami. Taka jest generalnie była zasada. Te siły... Nie jadą tam bliżej. Możemy zbombardować na przykład kawalerię do takiego grzyba. Będą nam przeszkadzać bardziej niż pomagać. Bum! Nie ma was. I zostało jedno... No tu mają trochę artylerii, no dobra. Tyle co nic. Te lotniskowce i te siły już właściwie zrobiły wszystko. Tak, was nie ruszymy. Te siły też. Wyrzutnie samobieżne. I w tym mieście musimy jakąś produkcję wymyślić. No to się rzeczy musimy tu zbudować sąd. To się oczywiście stanie dopiero, kiedy to miasto zostanie przywrócone do pełnej sprawności. Będę na razie stawia opór. Tu się leją dalej, ci. No, skowce. No ja jestem o 2 do przodu względem takich sił, więc to naprawdę nie ma się czego bać. Oni sobie mogą latać, nas to mało interesuje. Tylko mam tu statki, żeby widzieć, co się dzieje. O Boże! Aha, oni atakują. Próbują atakować. No dobra, niech wam będzie. Montezuma i prowadzą wojnę. Montezuma i Gandhi też z nim prowadzi wojnę. A no, to można się było spodziewać. Zresztą jego już nie ma, on już się nie liczy. A oni się tu mogą lać. Jeszcze dalej się pokazuje nam gra, co się działo właściwie, bo jak już widzicie, przerabiamy już turę państw, miast. I co prawda trochę jest, no ale one są mało istotne. Część z nich to są tak nasi protegowani. To jest tak. Wow! Uwielbienie króla. Zdobyliśmy jakieś tam punkty. Coś innego, nowego? Dobra. To jest tak. Tu gdzieś była... O, ta jednostka. Nie sądzę, żeby była potrzebna. Gdzie na dno. Cześć, miło było. Ale się skończyło. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o drzewo technologiczne. Pokaż mi drzewo technologiczne. Gdzie są... Czego mi brakuje do... Ekologia... Telekomunikacji mi brakuje. Aha, dobra. Okej. Okay. To już wszystko wiem. Czym ja właściwie im zaimponowałem? Duchowni są poruszeni moją pobożnością. Kurczę, tak, jestem tak cholernie pobożny. Dobra, te siły sobie tu mogą być. To jest taki... To jest taki duży... element, który właściwie istnieje tylko po to, żeby tam... pilnować Hunów, żeby nic tam nie próbowali. Część naszych sił morskich sobie po prostu stoi. Dobra, kończmy zabawę. To z chłopakami. Pom, pom, pom. Aha, on już teraz... Co wy tam próbujecie, chłopaki, zrobić? Aha, on przyciąga tu siły, bo widzi, że jest... że lada moment padnie to miasto. Dobra. Kończymy. Ataki bombowcami.
Jak zdobędziemy to miasto, to właściwie to rozwiąże problem. Daj się mi chwilę.